Jazda motocyklem to czysta przyjemność, ale nieraz przychodzi czas, w którym musimy przetransportować go w inne miejsce inaczej niż jadąc. Na przykład na serwis, zimowanie albo tak jak ja, na imprezę motocyklową na Zamku Grodziec. Na to wydarzenie musiałam pojechać busem ze względu na to, że miałam do zabrania dużo rzeczy na stoisko firmowe Mototour. Praca pracą, ale chciałam znaleźć też trochę czasu na jazdę i motocyklową eksplorację Dolnego Śląska. Zobaczcie, jak ja podeszłam do tematu transportu motocykla. Jak go spakować na busa i zabezpieczyć, żeby nie uszkodził się podczas jazdy? Podzielę się swoimi doświadczeniami. Jestem Kasia, witam na kanale Tylko Jazda. Zaczynajmy! Jak wiecie, Kawasaki to moje oczko w głowie. Jak tylko dowiedziałam się o tym, że mam przetransportować go 800 km i to w polskich warunkach, a wiadomo, drogi są różne, zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby motocykl w żaden sposób nie ucierpiał. Zdecydowałam się nabyć specjalny stojak, zakładając, że w ten sposób motocykl będzie stabil, nie stał i nie przewróci się podczas jazdy. Wiadomo, to nie jedyne rozwiązanie, ale dla mnie na ten moment najlepsze. Do kompletu ze stojakiem, na który się zdecydowałam, było mocowanie uwzględniające przywiercenie podłogi w busie na wylot. Ja tego nie chciałam robić, więc wybrałam alternatywę i dokupiłam tuleje, które trzeba było wkręcić w podłogę, a do nich przykręcić śruby. Zanim wkręcimy śruby, warto sprawdzić ustawienie stojaka. Powinien stać na środku busa, aby równo dociążyć go i żeby później równomiernie dociągnąć pasy mocujące. Stojak mam zamontowany, trzyma się solidnie, czas wjechać motocyklem do busa. Warto skorzystać z pomocy, bo o ile z wjechaniem niewielkim sprzętem zapewne poradzimy sobie bez większego problemu, tak z większym motocyklem może być trudniej. Jednym z plusów takiego stojaka jest uniemożliwienie gwałtownego przesunięcia się do przodu w momencie hamowania busem czy czymkolwiek innym, co służy do transportu. Ja zapięłam najpierw przód motocykla. Tutaj też warto skorzystać z pomocy i dociągnąć pasy równomiernie z obu stron. Następnie tył i boki, żeby motocykl możliwie jak najmniej odchylał się podczas jazdy. To, o czym warto pamiętać, odradza się dociskanie pasów z całej siły. Zawieszenie nie powinno być maksymalnie sprężone, powinien być delikatny luz, bo w innym przypadku, jak sprężyna będzie cały czas skompresowana, to może wybić się podczas jazdy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku odchylenia. Mając motocykl na stojaku, to problem niejako nas nie dotyczy, ale gdyby przewozić motocykl postawiony na stopce bocznej, powinno się umożliwić minimalne odchylenie sprzętu na boki. Pamiętajcie o tym, że pasy, z których korzystamy, nie powinny być poprzecierane i nie można przypinać ich do elementów ruchomych czy łatwych do uszkodzenia. Przewozimy maszyny, które są dla nas cenne, więc postarajmy się przygotować je jak najlepiej do transportu. Oczywiście przy przeciąganiu pasów uważajmy na to, żeby nie ocierały o ostre krawędzie w motocyklu, bo to może uszkodzić je w trasie. Warto zabezpieczyć motocykl przed obtarciami i uszkodzeniem przez pasy. Ja w newralgiczne miejsca podłożyłam materiał. Niektórzy przekładają pasy przez siedzenie. W takiej sytuacji szczególnie pamiętajcie o tym, żeby nie naciągać pasów zbyt mocno. W ten sposób z łatwością przetrzecie materiał kanapy. To, o czym warto pamiętać i co sama robiłam w trasie, stan napięcia pasów powinno się kontrolować. Jeśli tylko pojawiłby się luz, należy od razu nanieść poprawki i z prawidłowo zamontowanym motocyklem pojechać dalej. Ja z tak przygotowanym motocyklem do transportu przejechałam bez żadnego problemu. Nic się nie uszkodziło, a obawiałam się tego tym bardziej, że poza motocyklem transportowałam jeszcze wiele rzeczy. Akcesoriów, sprzętu itd. W transporcie trzeba zabezpieczyć wszystko, żeby nie latało po pace i żeby nic niczego nie uszkodziło. Jakie są zalety transportu motocykla w busie w porównaniu na przykład z przyczepą? Po pierwsze, nie mamy dodatkowych ograniczeń prędkości, nie mamy dodatkowych opłat na trasie, na przykład na autostradzie. W busie motocykl jest niewidoczny, więc to dobre zabezpieczenie przed kradzieżą. No i w przypadku pogorszenia pogody, nasz motocykl w żaden sposób tego nie odczuje. Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi doświadczeniami w transporcie motocykli. Z mojej strony to byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli się spodobał i udało dowiedzieć się czegoś nowego, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Lewa w górę, cześć!